Dzień dobry. W tym filmie mówię o wykorzystaniu funkcji liczy jeżeli w arkuszu kalkulacyjnym dostępnym na koncie Gmail. Po zalogowaniu się na swoje konto na platformie macie dostępne polecenia funkcji liczy jeżeli. Ja tutaj już jestem zalogowany na koncie Gmail i uruchomiłem już arkusz kalkulacyjny, wpisując jakieś tam dane. I teraz, wykorzystując te polecenia funkcji, spróbuję wykonać obliczenia. Kopiuję to polecenia. Mamy przygotowane zestawienie jakiejś wartości w arkuszu kalkulacyjnym. Klikam w miejscu, gdzie chciałbym otrzymać wynik. I tutaj, w miejscu, gdzie wpisujemy formułę, klikam myszką i wklejam. Ctrl V. Mamy wklejoną formułę, naciskam klawisz Enter. Otrzymałem wynik 0. Dlaczego? Ponieważ tutaj te wartości dotyczą kolumny H. W kolumnie H nie mam żadnej wartości, ponieważ moje liczby są zapisane w kolumnie D i E. Muszę to poprawić. A więc zaznaczam tutaj. Mamy kolumnę D 6. Wpisujemy D 6. Kolejna komórka to jest D13. Naciskam Enter i program obliczył mi, ile liczb w tej kolumnie jest mniejszych od 20. Skopiuję tą formułę, naciskam Enter. Kliknę tutaj, wstawię formułę i teraz zamiast mniejsze zrobię większe. Naciskam Enter. A więc w tej kolumnie przy takim zapisie formuły otrzymuję informację, że jest 6 liczb większych od 20. Sprawdzamy. 12 nie, 34 tak, 54 tak, 2 nie, 23 tak, 80 tak, 98 tak i 75, a więc prawidłowo zostało przeprowadzone działanie. W jednym i w drugim przypadku program prawidłowo wyliczył. Teraz łączenie formuł. Wstawiam wynik tutaj, wklejam formułę. I tutaj również muszę poprawić zapis mojej formuły, ponieważ to dotyczy kolumny D6 do D13, a więc robimy sobie tutaj D06 i D13. A więc program obliczy mi, ile liczb jest mniejszych od 20 w kolumnie D. Następnie w tej formule drugiej obliczę liczby w kolumnie E. A więc to będzie E06 do E13. Tutaj klikam Enter i program wyliczył mi, że w kolumnie D i E mam w sumie 5 liczb, które odpowiadają tutaj tym parametrom. A więc sprawdzamy, czy to jest prawidłowe. 12 jest mniejsze od 20, 2 mniejsze od 20, pozostałe liczby są większe. To więc mamy tutaj dwie liczby. I tutaj sprawdzamy mniejsze od 30. Nie, 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 nie. Tak, 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 nie. A więc 2 plus 3. Otrzymujemy wynik 5. Zgadza się. Teraz chcemy sprawdzić, ile komórek tutaj w naszym arkuszu kalkulacyjnym zawiera jakikolwiek tekst. A więc tutaj w tym przypadku analizujemy kolumnę C.
od punktu, od komórki C6 do C13. A więc tutaj w tym zapisie poprawiamy C06 do C13. Naciskamy Enter i mamy 8 komórek. Sprawdzamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prawidłowo. Teraz skopiuję tą formułę. Naciskam Enter. Tutaj w tym miejscu wstawię i usunę gwiazdkę. Ponieważ gwiazdka jest odpowiedzialna za umieszczenie czy zawartość w komórce jakiegokolwiek tekstu. Obojętnie, czy to jest literka, czy jakiś wyraz. Natomiast jeżeli pomiędzy cudzysłowem nie ma żadnej wartości, to znaczy chcemy sprawdzić, ile komórek w danej kolumnie jest pustych. To znaczy w zaznaczonym, określonym zakresie komórek. Naciskamy Enter. To znaczy tutaj sobie kliknę na koniec. Enter. Mamy 0. A więc tutaj, w tym zakresie, nie mamy pustej komórki. Jeżeli usunę wyraz pies, zobaczcie, już pojawiła mi się jedynka. Jeżeli cofnę, mamy 0. A więc funkcja działa prawidłowo. Tutaj mamy właśnie też zapis do pustej formuły. Teraz sprawdzimy sobie, w jaki sposób działa formuła polegająca na sprawdzeniu. Tutaj musimy poprawić zapis C06 na C13. I teraz sprawdzimy sobie ile wyrazów kończy się na literki ł, w. Sprawdzamy. Żółw, żółw. Mamy 2 wyrazy. Natomiast jeżeli mamy tutaj na przykład łoń, słoń, tutaj sobie usuniemy o, nie. Enter. Mamy 1. Jeżeli tutaj zamiast kota wpiszemy, otrzymamy 2. A więc formuła jest prawidłowa i w prawidłowy sposób działa. Kolejna formuła pozwala nam sprawdzać. Tutaj mamy C06 do C13. Enter. Mamy 0. Ponieważ żaden wyraz tutaj nie zaczyna się na cza, ale zaczyna się na pie. Sprawdzimy. Pies, pies, pies. Mamy 3 wyrazy. I teraz zobaczcie, czym różnią się, w jaki sposób różni się zapis tych dwóch formuł. Pierwsza formuła sprawdzała te 3 litery. Chcieliśmy sprawdzić, ile wyrazów w tym zestawieniu kończy się na litery łoń. Gwiazdka przed tymi 3 literkami informuje o tym, że przedtem ma być jakiś tekst. Tutaj mamy informację taką, że chcemy się dowiedzieć, ile wyrazów zaczyna się literami pie. Tutaj gwiazdka informuje nam o tym, że po tych 3 literach jest jakiś dalszy ciąg tekstu. A więc tutaj również prawidłowo program wykonał nam funkcję i obliczył, ile wyrazów zaczyna lub kończy się na określone literki. Teraz sprawdzimy C06 na C13. Sprawdzamy kotek. Mamy kot. A tutaj mamy kotek. W
związku z czym program podał nam informację o tym, że nie ma żadnego wyrazu kotek. To, że jest kot dla programu, to jest zupełnie inne pojęcie. Ale jeżeli tu usuniemy te literki i zrobimy Enter, okazuje się, że program powiedział nam, że tutaj w tym zestawieniu tych komórek mamy jeden wyraz, który zawiera litery kot. A więc w ten sposób możemy wykorzystywać funkcję liczb jeżeli. Możemy to robić wykorzystując jedną funkcję, po prostu jakieś jedno określenie, tu mam na przykład mniejsze 20, mniej niż 20, tutaj mamy większe niż 20, tutaj mamy połączenie dwóch formuł, które umożliwiają nam sprawdzenie, ile w tej kolumnie jest liczb mniejszych niż 20, a w tej kolumnie sprawdzam, ile liczb jest mniejszych niż 30. I program tam sumuje wartość i otrzymaliśmy 5. Tutaj, w tej komórce, mamy zapis formuły, która sprawdza nam, ile komórek tutaj, w tym zestawieniu, od C6 do C13, zawiera jakikolwiek tekst. To nie będzie działać na zapis cyfrowy. Tutaj mamy informację z zapisem formuły, która pozwala nam obliczyć, ile w tym zestawieniu jest pustych komórek, to znaczy komórek, które nie zawierają tekstu. Tutaj mamy zapis formuły, który pozwala na sprawdzenie nam, ile w tym zestawieniu wyrazów kończy się na trzy literki na końcówkę łoń. Tutaj mamy zapis formuły, która pozwala nam sprawdzać, ile wyrazów w tym zestawieniu zaczyna się na literki P. Gwiazdka jest to informacja o tym, że po tych trzech literach jest jakiś dalszy tekst. Tutaj mamy sprawdzenie, ile w tym zestawieniu jest wyrazów zawierających słowo kot. A więc w ten sposób możemy wykorzystać sobie funkcję licz jeżeli. W tym filmie to jest wszystko to, co chciałbym Wam tutaj właśnie przedstawić na temat funkcji licz jeżeli. Jeżeli Was to zainteresowało, zapraszam do subskrypcji kanału i do oglądania dalszych filmów. Dziękuję za uwagę.